Witam wszystkich bardzo serdecznie w Horizon Forbidden West na PlayStation 5. Lecimy! Po całym życiu spędzonym na poszukiwaniu wiedzy, jedno pytanie wciąż mnie dręczyło. W jaki sposób powstał nasz świat? Przedwieczni zostali zniszczeni tysiące lat temu. A wraz z nimi całe życie. Ona pokazała mi, jak się odrodziło. Wygnana dziewczyna, nieświadoma swojej roli. To przez nią dowiedziałem się, że życie przetrwało wyłącznie dzięki cudowi technologii. Nowy świt. System terraformujący złożony z 9 funkcji podrzędnych. Każda miała udział w odtwarzaniu ziemi od nagiej skały, potętniący życiem świat, o który dbają i który chronią maszyny. Wraz z nią poznałem największą tajemnicę. Tajemnicę jej narodzin. Że jest klonem Elizabeth Sobek, twórczyni Nowego Świtu. Zrodzona, by zapobiec nowemu wymarciu. Do którego dążył Hades, okrutne SI, wybudzone przez tajemniczy sygnał nieznanego pochodzenia. Z moją drobną pomocą zwyciężyła w bitwie pod miastem zwanym Południkiem. I została czempionką całej ludzkości. Ale choć jest przydatna, muszę zostawić ją samą. Ponieważ gdy ona naprawiała to, co zniszczył Hades, ja dokonałem nowego odkrycia. Zwiastuje zarówno zniszczenie, jak i nadzieję. Wow, mieliśmy przypomnienie Horizon Zero Dawn. No i teraz rozpoczynamy już drugą odsłonę Horizon Forbidden West. Startujemy. Kończy mi się czas, Elizabeth. Ziemia umiera. Ludzie cierpią, a wkrótce zaczną głodować. System terraformujący wymknął się spod kontroli. I tylko ja mogę pomóc. Ponieważ mam twoje DNA. Wkrótce dotrzemy do miejsca bez powrotu. A wtedy zagłada. Od miesięcy szukam pewnej rzeczy. Kopii Gai, SI twojego autorstwa, która miała wszystkim kierować. Ale każdy trop, na jaki natrafię, okazuje się ślepym zaułkiem. Każdej nocy nawiedza mnie ten sam sen. Kroczę pod rozgwieżdżonym niebem przez łąkę pełną kwiatów. A kiedy docieram do środka, widzę ciebie, Elizabeth. Czekasz na mnie, choć nie żyjesz już od 1000 lat.
byłaś jak matka, najbliższa osoba. A ja przez chwilę czuję się kompletna. Ale to się kończy. Zawsze zostaję sama. Ten świat to twoja spuścizna, Elizabeth. Nie pozwolę jej przepaść. Ta dolina to ostatni trop. Ostatnia nadzieja na odnalezienie kopii Gai. Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. Przysięgam. War? A oto i Aloy, zbawczyni południka, namaszczona przez Nora. Wiesz, że nie znoszę tych tytułów. Cóż... Pomyśl o tym, jak okaże za ucieczkę tego samego dnia, którego pokonaliśmy Hadesa. Byłam wyrzutkiem, pamiętasz? Nie lubię świętowania. Tak. Ale to było dla ciebie. Wiesz. No. To co robimy? Musi być pilne, skoro tak znikłaś. Myszkowanie po pradawnych ruinach? Mam może coś związanego z zarazą? I to w sumie, ale... Powinnam... O nie. Od dawna już za tobą idę. Bo wiesz, po wszystkim, co zrobiłaś dla Nora, moich bliskich, przysiągłem ci pomóc ze wszystkich sił. Zostanę z tobą. Jak kora na drzewie. Dobra, ale jeśli masz ze mną iść, powinieneś widzieć to, co ja. Fokus. Nie sądziłem, że zyskam drugie spojrzenie. Drugi dam później i pokażę, jak robić kopię danych. Danych? Informacji na fokusie. Długa droga przed nami. Wyjaśnię ci wszystko na bieżąco. Cały czas tak patrzysz na świat? Od kiedy byłam dzieckiem. Chodź. Idziemy? Dobra, trochę się poharatałam po drodze. Poszukajmy roślin leczniczych. Zrobimy zapas. To co? Szykuj się na pierwszą lekcję z fokusem. W porządku. Pora na nas. O, ja cię kręcę, ale to fantastycznie wygląda. To jest jedna z najpiękniejszych gier, jakie widziałem. Fokus pomaga dojrzeć te, które są potrzebne. Cudo. Dobra, przed nami przepiękna podróż. Oficjalnie witam Forbidden West. Nie, to jest szok. To jest szok. To wygląda naprawdę olśniewająco. Gramy w tym trybie wydajności 60 ramek. Więc tutaj mamy troszkę niższą rozdzielczość, ale i tak jest
Przefantastyczne. Impuls mojego fokusa nam pomoże. Super, super, naprawdę super. Dobra, już teraz. Koniec ochów i achów, zbieramy. Zbieramy. Dobra, mamy jeszcze tutaj jagódki. Gorzkie? Tak, cóż, przynajmniej czuję się lepiej. Dobrze, trzeba iść dalej. Ale to wygląda niesamowicie. Trzeba zerwać więcej tych roślin. Tak, dobry pomysł. Tak, zbieramy sobie tutaj. Mieliśmy fajne przypomnienie. Jeśli ktoś dawno nie grał, albo też w ogóle nie grał w pierwszą część, myślę, że będzie warto znać, bo to jest taka typowa kontynuacja, gdzie już tutaj wchodzimy w skórę Aloy. Mamy też towarzysza, który był w jedynce, więc... No, myślę, że warto znać. Dobra, idziemy. Ale to wygląda fantastycznie. Musiała zainfekować ją rdza. Fantastycznie. Co my tu mamy? Rdza zaraża wszystkie rośliny. Zmienia je. Jak się rozszerzy, nic tu nie urośnie. Dlatego to naprawimy. Naprawimy. No musimy znaleźć kopię Gai. Tam właśnie musimy iść. Okej. Ale nie, no ja jestem w szoku. Totalnie w szoku. Kopii zapasowej. To SI. Trudno to wyjaśnić. Może tak. O, jesteśmy pod wodą. Dobra, będzie tutaj podwodny świat. Mamy też fokus. Nie no, niesamowite. Ojojoj. No dawno tak ładnej gry nie widziałem. Co o tym sądzicie? Dobra, weź wszystko. Okej, wychodzimy, co? Brzmi na skomplikowany. Okej, mało tlenu. Tu też mamy. Ale oni to nazywają rdzą, tak? Użyjesz bez bagażu. Ta. Niedawno wpadłam w kłopoty i straciłam sporo sprzętu. Dobra, śmigamy dalej. Oj, pierwsze maszyny. Zbierają części z martwych maszyn, jak zwykle. No i polecimy. Zostawiły po sobie szczątki. Ale patrzcie, jaka woda, nie? Ta roślinność. No zobaczymy, jak to będzie na YouTubie, ale... Szczegółów jest mnóstwo. Okej, mamy tutaj też mapkę. No mapka, na razie nie mogę tutaj nic ruszać. Mniej więcej taka tutaj na początku. Mamy umiejętności, łowczyni, traperkę, wojowniczkę, ocalałą, infiltratorkę i mistrzyni maszyn. I mamy ekwipunek. Dobra, ubiory. Wszystko fajnie. No i lecimy. Tak, czyli tutaj sobie włączamy misję, ale też to będzie znikało, nie? Pakowano w nią sporo strzał. Muszę się temu przyjrzeć. Ktoś zabił tę maszynę niedawno. Kto jeszcze mógłby tu przyjść? Nie wiem. Lepiej przygotujmy zapas strzał. Mogą czekać nas kłopoty. Marszczyn rośnie nad strumieniem. Dobra. Jest taki minimalny samouczek, ale... Myślę, że od razu wejdziemy jakby w wir walki, nie? Niedostępne od tej strony. Nic, czego nie strąci dobrze wymierzona strzała. Teraz tylko znaleźć cel. Dobra, tak samo jest ten marszczyn do tworzenia strzał. O, L1. L1 mamy łuk. No i tutaj w locie sobie robimy strzały, git. Ja też. Strzały gotowe. Dobra. Udało się. Proszę przodem. Ależ mega. Kurde. Fantastycznie. Jest taka podjarka, wam powiem. I to naprawdę dobrze chodzi. Trzyma ramki, wszystko jest pięknie.
Co to za miejsce? Nie wiem. Transmisja... No, wiadomość tego nie precyzowała. Musimy znaleźć wejście. Powiedz... Okej. Co się działo, kiedy opuściłam południk? Kiedy ludzie zauważyli, że zniknęłaś, wybuchło zamieszanie. A potem niektórzy doszli do wniosku, że nie odeszłabyś bez powodu. I tak właśnie było. Lis rudy. Nie tylko zatruwa rośliny. Ona zabija też zwierzęta. Czyli ludzie też od niej zachorują i będą głodować. Nie pozwolimy na to. Czyli to nie jest spaczenie, tylko rdza bardziej, nie? A, tutaj można skrzynki tak podważać, fajnie. W takich autach. Spoko, spoko. Na razie sobie tutaj pozbieramy troszkę rzeczy, bo to się przyda na początek. Dobra, mamy metale. Ale myślę, że tutaj będzie naprawdę sporo craftingu. Sporo może fajnych broni. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie jestem oczarowany, ale to... Myślę, że tak zostanie. Myślę, że tak zostanie. Okej, okay, troszkę tutaj jagód, gumi jagód się przyda. A, do ekwipunku mi jedna poleciała, tak? W trawę. Nigdy jeszcze takiej nie widziałem. Ja też nie. Martwe maszyny ją zaniepokoiły. No jak to załatwisz? Fokus nam pomoże. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łapię. Dobra, to jest... Nornik się nazywa, o, nie czujka. To słaby punkt. I tu możemy sobie sprawdzić... dominację mu... Obrażenia od ognia, tak? Podatność. Racja. No to dobra. Kurde, nornik. Gotowy. Fajnie. Dobrze, skup się. No coś tam dostała. Aj, teraz się... Teraz się na dwie łapy, tak? Wrzuca. Ależ mega. Fajna ta maszyna. Czyli to będzie taka podstawowa czujka. Tu się nazywa nornik. Chodzi kolejna. Dobra. Fajne są adaptacyjne triggery, jak coś. Działają. Naprawdę mocny efekt przy tym łuku. Dobra, pięknie. Skąd Focus wie to wszystko? Odczytuje dane z maszyny. Jak łowca badający zwierzynę? No, coś takiego. Coś takiego. Kolejna drabina. Muszę odstrzelić. Więc po moim odejściu i tym całym zamieszaniu, co zrobiliście? Cóż, po świętowaniu moja matka poprowadziła resztę Nora do domu. Król Słońce kazał swoim ludziom odbudować miasto. Mówiłaś, że masz Focus od dzieciństwa. Tak. Znalazłam pierwszy, kiedy wpadłam do ruin. Pozostałe znalazłam w starej skrytce, niedawno. Dobrze mieć zapas. Dobra, idziesz, czy tutaj jakieś znajdźki? Tutaj mogą być po prostu znajdźki, ale mamy taki skan. No nie, jednak idziemy. Ten skan jest spoko. I jest sprincik. Dobra. Wszystko gra. Ale powiem wam szczerze, warto... Wchodzimy do ruin przedwiecznych. Witamy w kosmodromie odległego Zenitu. Odległy Zenit? Wiem, że handlowali technologią z Nowym Świtem, ale... Skąd mieliby kopię Gai? Prosimy zarejestrować się w recepcji. Chyba chcę, żebyśmy się przedstawili. Jako gość. Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Prosimy zaczekać na asystę personelu. Doktor Sobek. Ha. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z Elizabeth. Dobra, czas dostać się do środka. No kurde, ale... Patrzcie, taka technologia, nie? Przy zniszczonym świecie. Tutaj ogólnie
Odmowa dostępu. Powinno dać się otworzyć siłą. Tutaj ogólnie ten świat jest tak interesujący. No w jedynce to mnie zaskoczyło. Fabuła była świetna. Zobaczymy jak tutaj. Ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? Co dostałem? Jeszcze nie wiem. Może linę? Co się dzieje? Czy ty się podpaliłeś, Varl? Chodź dalej. Ach, co to za smród? Cały obóz zmieciony. Musieli zjawić się tu w poszukiwaniu łupów. Kwas. To tłumaczy zapach. Dobra, co my tu mamy? Coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz, a potem przez ścianę. To ja rzucę okiem na gruzy w tej dziurze. Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego? Dobra. Aloy, chodź tu. Chyba coś znalazłem. To chyba jakiś oseramski prototyp albo coś. Ten hak może zaczepiać o różne rzeczy. A to go wciąga. Wygląda na popsuty, ale może da się naprawić. Zaczepić o ten gruz. I pociągnąć. To zadziała. Mogę przeszukać obóz fokusem. Znaleźć sprzęt do naprawy. Mój fokus wykrał trochę ciekawych rzeczy. Okej, uszkodzone narzędzie. Dobra, jakaś wyciągarka się szykuje, czy co? Biedny. Kwas przeżarł się przez jego pancerz. Część maszyny. Może pomóc naprawić zębatki. Dobra, super. Skrytka z zapasami. No na razie jestem mega pod wrażeniem. Totalnie mega, ale... No, sądziłem, że to będzie pięknie wyglądało, ale że aż tak. No jestem tutaj ciekaw fabuły, jak zawsze, bo gameplay jest kapitalny. Świat jest kapitalny. Ale fabuła... Mam nadzieję, że zaskoczy. Silniejsza od lin. Dobrze, myślę, że mamy wszystko do naprawienia tego narzędzia. A może nawet ulepszenia go. Możesz użyć tego warsztatu. Okej, jest warsztacik. Co my tutaj mamy? Przyciągacz. Sprzęt specjalny. Wytwórz. Czyli cztery jakieś sprzęty. Okej, wytworzono fajnie. Proszę. Przyciągacz. Teraz wypróbujemy go na gruzach. Okej. No to jakieś cztery sprzęty będę miał. Przyciągacz to uniwersalne narzędzie pozwalające manipulować obiektami z kraciastym wzorem. Dobra. Kraciasty wzór. Szukaj kratek. A jak to mam zrobić? Stuknij. Dobra. Działa. Ale mega. Jakie tutaj dźwięki w ogóle na padzie są. Wyszło lepiej niż myślałam. Okej, czyli tu mamy przyciągacz, tak? Dobra, fajnie. A tu na kole broni? Na razie tak. No cóż, stąd raczej nie ma prostego wyjścia. Przeskanuję okolice. Trzeba znaleźć jakieś przejście. O, dzień dobry. Jestem Oswald Dalgard i mam przyjemność pokazać Państwu odległy zenit. Zapomnijcie, co o nas słyszeliście. Co to jest? Prawda jest prosta. Mówimy, sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6 lat świetlnych. Proszę, zapraszamy do auli, gdzie opowiemy o naszych planach.
Ciekawe, co jest w tej auli. Auli. Zaraz się przekonamy. To gdzieś tu? A jeszcze bym sprawdził tą stronę. Bo tu niby coś do góry jest, nie? Tu zdecydowanie coś jest. Uchwyt. Użyj uchwytu. Podskocz i stuknij. A. A, czyli taką linkę mamy. O, udało się. Wow. Przeciągacz to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jeden. Spokojnie, znajdę drogę dla ciebie. Wow, fajne. Dobra, czyli ten przyciągacz działa też jak taka linka. Poszukaj kopii zapasowej. No już, od razu. I co jeszcze? To jest super. To jest nowość, nie? To jest ogólnie nowość. Dobra, tu da radę. No, na razie się uczymy tych nowych ruchów. Kocich, dobra, ale... Znalazłam drabinkę dla Varla. Dobra, dobra. No i już, Varl. Dzięki. Ale troszkę... Troszkę nowości już mamy, także spoko. Może być. Ludzie, Homo sapiens, my. Zawsze przekraczaliśmy granice jako odkrywcy, pionierzy i zdobywcy. A teraz odległy zenit wykonuje kolejny krok w przyszłość. Dlatego jesteśmy dumni ze wskrzeszenia Odysei. Nasze rządy porzuciły ją na orbicie, ale odległy zenit zmodernizuje ją w niespełna dekadę. Lecz to dopiero początek. Gdy statek będzie gotowy, wyślemy Odyseję wraz z załogą tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Do układu Syriusza. Tam stworzymy pierwszą ludzką kolonię pozaziemską. Odyseja będzie leciała do celu 300 lat. Ale gdy spojrzymy w niebo, będziemy wiedzieć, że tam jest. Tak jak mawiał nasz założyciel, zmarły Peter Chimbumbe, prawdziwą formą nieśmiertelności jest... Dane uszkodzone. Wstrzymano. Przedwieczni mogli podróżować po niebie? Wśród gwiazd? No... Tak. Tak jakby. Ten statek... Odyseja nigdy nie dotarł do celu. Coś poszło nie tak i wybuchł. Po to Elizabeth dała im kopię Gai? Dla ich kolonii? Błąd. Uszkodzone pliki prezentacji. Pliki rekrutacji dostępne. Czy chcesz wznowić? Tak, wznów. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą. Wszyscy znamy prognozy. Wahania gospodarki. Nieznane pandemie. Oszalałe SI. Ile zostało czasu do kolejnej katastrofy, która skutecznie zagrozi światowej elicie? Zenit wyznaje jedną zasadę. Racjonalną ucieczkę. Dlatego sięgamy gwiazd. Wiecie, co tutaj budujemy. Infrastrukturę pomocniczą dla Odysei. Nowoczesne centrum danych wspierające gwałtowny postęp technologiczny. Zresztą widzieliście, jak zarządzamy opinią publiczną. Dlatego... Dołączcie. Zarezerwujcie koje na Odysei. Uwolnijcie swój styl życia od ziemskich trosk. Mieli rację co do końca świata.
tylko nie wiedzieli, jaki to. Koniec. Więc wszystko, co mówili o następnym kroku ludzkości, to było kłamstwo. Oni chcieli wyłącznie ocalić własną skórę. Wiesz, i tak niewiele z tego wyszło. Ten cały Oswald wspomniał o centrum danych. Tam. Kopia. Powinna być właśnie tam. Przez to nie przepłyniemy. No to trzeba iść dookoła. Chodźmy. No. Ale cutscenki piękne, co? Przepiękne. Dobra, mamy tutaj taki projekt Odyseja. I latają w kosmos, ale nie dolecieli na miejsce, nie? Dobra, czyli tu mamy tą wyciągarkę. Trzeba się jej jeszcze nauczyć, ale już czaimy. I załatwimy. Pewnie. No i brniemy głębiej w ruiny. Ale super ten czerwony taki, nie? Tardza. Kurde. Co tu jest? Nie wiem. Może to właśnie zabiło tych Oseramów. Lepiej mieć oczy otwarte. Oj, mam otwarte. To jest Skolopendromor. Prosta sprawa. Tutaj. Ostrożnie. Nie chcemy, by wezwały kolegów z podziemia. Załatwimy je po cichu. Mój z prawej, a twój ten po lewej. Jasne. Podchodzę. Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. Nie może mnie zobaczyć. Najpierw muszę go zeskanować. Sprawdzić, którędy chodzi. Dobra. Dobra. Ścieżkę patrolową. Muszę się zakraść i nie dać się zauważyć. Mamy ścieżkę. Czyli on idzie tam i później wraca. A mogę rzucić kamienie, odwrócić uwagę. Wtedy podejdę po cichu i uderzę z nienacka. Muszę tylko poczekać Git. Na odpowiedni moment. Dobra, spokojnie, Aloy, już po wszystkim. Też jak tam? No to superancko, idziemy dalej, co? Kopia Gai. Czy to będzie główny motyw? Nic z czym sobie nie poradzimy. Czy to będzie główny motyw? Jestem ciekaw. Zobaczmy takie normalne strzały. Okej. A te norniki fajne. A czy ja mogę walczyć też wręcz? Chyba jeszcze nie, nie? Chociaż? A nie, mamy lance, dobra. Ja bym sobie powalczył... O! Kurde, fajne masz to! Ja bym sobie właśnie powalczył wręcz, zobaczył. Jest spoko. Dobra, żyćko. O kurde, co to masz za ciosy? Fajny! Okej, super. To jest mocny atak. Jeszcze zobaczmy te szybciutkie. Nie, no super. Walczy się tak samo dobrze. Wygląda lepiej, no to same plusy. I zrobione. Pięknie, czyli mamy takich chciałam ci powiedzieć, norników. Widzę, że trochę zmieniłeś swój wygląd. Wiem. Nie miałem czasu się ogolić, skoro próbowałem cię dogonić. Nie martw się, to nie na stałe. Dobrze.
Jeśli mój zarost cię drażni, to przepraszam. Nie, wszystko jest spoko. Tu to nie patrzymy na wygląd, tylko trzeba przetrwać i ocalić ludzkość. No kurczę, ciekawa taka poświata, nie? Z tej rdzy. Ten maluch wpadł w rdzę. Niestety, nie mógł się wydostać. Mam nadzieję, że nie cierpiał. No, szkoda tych lisków. A co tu, obóz? Będzie można rozpalić? Chyba nie, nie? Osara, ale ogniska? Użyć ładunków wybuchowych. Kilka udało im się dorwać. Ale ogniska by się przydały, chyba będą. Tu była jakaś barykada. Maszyny się przez nią przebiły. Kurde, ale piękne cienie w ogóle. Piękne światło, nie? Zachowam to na później. O, mamy wywary. Nie mieli okazji tego użyć. Dobra, czyli mamy wywary, spoko. Pułapki. Może uda mi się je rozbroić. Proszę, będą z tego nawet jakieś zapasy. Rozbroiłam ją. Nawet nie wybuchła. I mam więcej surowców. Wygląda na elegancko. Skoro tu jesteśmy, może zrobimy parę pułapek. Przydadzą się w walce z maszynami. Dobry pomysł. Dobra. Przytrzymaj. Przytrzymaj w ten sposób i tu mamy pułapki, tak? Wybuchająca. Trochę części z maszyn. Być może tam są potrzebne materiały. Dobra, czyli muszę zdobyć troszkę rzeczy. To mi się przyda? Dobrze. To no to już mogę zbudować pułapkę. Jeszcze wezmę. Co tam, Aloy? Na start to tu jest wszystko potrzebne. Ale ta wyciągarka fajna. Możemy się tutaj do różnych miejsc przyciągnąć. No i zobaczmy. Wytwórz. I proszę. Wybuchowa. Może jeszcze jedną. I są okruchy metalu, dobra. Nie będzie wiedzieć, co się stało. No taka typowa kontynuacja. Typowa kontynuacja i w sumie bardzo dobrze, nie? Tutaj. Chyba widzę drogę na górę. No ja już tam idę. Maszyny przed nami. Nie sądzę, by nas zauważyły. Przeskanuję je. Widziałem już tę maszynę. Węszyciel. A to coś nowego. Zobaczmy, jakie ma słabe strony. Może uda się podłożyć jedną z pułapek na jej drodze. Postaw to tutaj. Dobra. Powinien tutaj pójść, nie? Jeszcze sobie tamtego oznaczę. Warle. Węszyciel. Tu jest węszyciel. Fajne. Dobra, panie, idziesz tu czy nie idziesz? Powinien teraz tutaj pójść, nie? Jeszcze sobie z nornika wezmę. Dobra, idzie. Nie, no super, taki początek spokojny, ale przepiękny świat, naprawdę przepiękny świat. Dobra, ten padł. A tego po prostu skusimy do walki. Kurde, co ty masz za piłki? Ładnie. Chodź tu, chodź. Węszyciel. Czyli to taki... Oj, dobra, dostał. O, dosyć mocni są, nie powiem. No fajne mają ataki, nie? Ale wręcz też się spoko bije. No. Wręcz spoko. Z takimi małymi to jak najbardziej. Dobra, czysto. Pozbieramy sobie troszkę jeszcze marszczynów i takich rzeczy.
Oczywiście będę się starał tutaj wszystkie poboczne robić. Zobaczymy, jak będą wyglądały, bo w jedynce były właśnie troszkę słabsze, ale sprawdzimy tutaj. A aktywności takie poboczne, zbieractwo, no to już na streamy na Twitchu, także też tam zapraszam, nie? I co teraz? Góra? Gdzieś tutaj bym się musiał przyciągnąć, albo w ten sposób. Okej, cenne rzeczy to się sprzeda. No jeszcze handlarzy tutaj nie ma w większości, ale... Maszyna, którą widzieliśmy, właśnie ruszyła. Oby o nie. Nie przyszła. Ta duża? Okej. Stuknij. Dobra, pięknie. Chodźmy. Zbiera się tam jakaś wielka burza. Tak. Są coraz mocniejsze. I częstsze. Ale powiem wam, że... Co do burz, skażonej ziemi, rzek i jezior duszonych przez glony, narodziłaś się, by to naprawić? No, ale bez kopii zapasowej i tak mi się nie uda. Chyba ciągle krążymy wokół centrum danych. Musimy przebić się przez ten Tu jest coś o technologii, którą odległy Zenit uzyskał od Nowego Świtu. Ale to nie wyjaśnia, skąd wzięli kopię. Będę sprawdzał, czy nie ma ich więcej. Dobra. A to nie jest notatnik? Nie. Powiem wam, że wygląda... No, ładniej, nie? Dużo szczegółów w tej dwójeczce. Dużo szczegółów, tak jak... Troszkę The Last of Us, nie? Na razie. W jedynce zwłaszcza. To miejsce naprawdę się rozpada! Oj! Wiesz, ma w końcu 1000 lat! Tylko? Tysiące! To chyba jakiś pokój spotkań. Drzwi po drugiej stronie są zamknięte. Anzu. System terraformowania Nowy Świt. Dziecko dr Elizabeth Sobek. Wraz z funkcjami podrzędnymi, Gaia, główny system, wdraża zaawansowaną inżynierię planetarną. Wielki atut w naszych zmaganiach o kolonizację kosmosu. Pierwsza faza. Ustanowić zasób w zakresie projektu Nowy Świt. Status zakończono. Druga faza. Zasób w sposób tajny prześle kompletną kopię Gai i jej funkcji podrzędnych do tutejszego centrum danych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, załoga Nowego Świtu nie dowie się o tej transmisji. Ryzyko. Wykrycie operacji może skutkować wycofaniem się Nowego Świtu z już wynegocjonowanej bazy danych Apollo. Należy uważać, by nie zaalarmować Travisa Tate'a, eksperta odpowiedzialnego za protokół Hades. Dodatkowo, należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do pani dr Sobek. Będąc jedną z wybitnych światowych technologów, mogła zastosować nieprzewidziane środki bezpieczeństwa. W załączeniu kompletna ocena. Tym samym kończymy streszczenie. Sądziłam, że Elizabeth wysłała im kopię, ale to nieprawda. Odległy Zenit wykradł Gaję. Aloy, dlaczego ta kobieta wygląda jak ty? Już w porządku. Wyglądamy tak samo, ponieważ jesteśmy takie same. Genetyczne kopie. Przecież to jedna z przedwiecznych. Jak możesz być nią? Ponieważ nie urodziłam się, tylko zrobiła mnie pewna maszyna. Dlatego nie mam matki i zostałam wyrzutkiem, jako niemowlę. Nie rozumiem. Jaka maszyna może stworzyć człowieka? Pamiętasz, jak mówiłam, że kopia to zestaw instrukcji? Więc... To coś więcej. Nazywa się Gaia. I przez długi czas dbała o świat. Do czasu, aż się unicestwiła. Stworzyła mnie. Miałam ją przywrócić. Tylko ja mogę to zrobić. A to miejsce to moja ostatnia nadzieja. Wspominałaś, że jak weszłaś do Góry Wszechmatki i rozmawiałaś z boginią. To była ta... Gaia?
Tak, ale to nie jest bogini, Var. Bogini nie ma. A skąd wiesz? W końcu to ona powierzyła ci święte zadanie. Miałam kiedy to przemyśleć. Bez obaw. Pokus ci pomoże, ale na razie. Według raportu chcieli zapisać wykradzioną kopię Gai w centrum danych. Tam więc musimy iść. Dobrze? Ale mega intryga, nie? Tutaj ten odległy Zenit wykradł tą kopię Gai, czyli musimy jednak... No, dostać się do tego projektu Odyseja. Wiecie co? Znalazłem coś, co może ci się przydać. Dobra. Podejdziemy tam już w kolejnym odcinku, to będzie taki pierwszy premierowy. Zrobimy sobie małą przerwę, dajcie znać, jak wam się podoba. Tutaj macie też całe playlisty. Zostawcie łapkę na początek tej serii. No i do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Hej, hej, hej!